Małopolskie. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego. Szanowni goście, widzowie oraz wy, druhny i druhowie, przypadł mnie zaszczyt prowadzącego program dzisiejszej uroczystości gminnych obchodów Dnia Strażaka w Krynicy Zdroju. Półtora tygodnia temu wielu z nas strażaków ochotników w warunkach zagrożenia zdrowia i życia walczyło ze skutkami ulewnych deszczy, które nawiedziły nasze tereny. Na szczęście dzisiaj, w zupełnie innych okolicznościach i co ważne, z zupełnie innych pobudek, 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Krynicy Zdroju
pojawiły się na Krynickim Dębtaku, by świętować gminne obchody Dnia Strażaka. Jak zapewne wiele osób z Was wie, że z powodów dzisiejszego spotkania jest więcej. Jednym z nich będzie uroczyste poświęcenie oraz przekazanie dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Tyliczu oraz OSP Mochnaczka Niżna. Powód do świętowania i radości jest uzasadniony, gdyż w związku z włączeniem do podziału bojowego tych dwóch pojazdów ochotnicze straże pożarne działające na terenie gminy Krynicy-Zdroju stają się jednymi z lepiej wyposażonych jednostek na terenie powiatu, a zaryzykowałbym nawet, że na terenie województwa. Wyposażenie i stan techniczny tych pojazdów dorównuje tym, którymi na co dzień posługują się Państwowe Straże Pożarne. Więcej szczegółów odnośnie stojących przed Państwem pojazdach zapewne usłyszycie jeszcze podczas tej uroczystości. Natomiast kolejnym punktem dzisiejszego wydarzenia, równie ważnym i istotnym, będzie wręczenie odznaczeń dla strażaków ochotników za szczególne zasługi na rzecz pożarnictwa oraz wręczenie wyróżnień starosty Nowosądeckiego w podziękowaniu za codzienną gotowość do niesienia pomocy, trud i zaangażowanie oraz ciężką, ofiarną służbę zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców ziemi nowosądeckiej. Dzisiejszą uroczystość uświetnia oprawą muzyczną Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Tęgoborzu, która zagra dla przybyłych gości koncert po zakończeniu uroczystości, na który już teraz serdecznie i gorąco zapraszam. Uroczystość rozpocznie się złożeniem meldunku o gotowości oddziałów do apelu z okazji Dnia Strażaka oraz uroczystym podniesieniem flagi państwowej wraz z odśpiewaniem hymnu państwowego. Meldunek złoży dowódca uroczystości kapitan Sławomir Bałuszyński. O przyjęcie meldunku proszę zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Piotra Konara. Oddziały baczność! Oddziały na prawo! Bacz! Szanowni Państwo, w chwili obecnej nastąpi ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt. Oddziały baczność, podszedł flagowy. Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Thank you.
oddziały baczność, oddziały spocznij. Druhowie, szanowni państwo, w sercu uzdrowiska pragnę szczerze przywitać gospodarza naszej gminy, współorganizatora dzisiejszej uroczystości, burmistrza Klinicy Zdroju, który dzięki swoim staraniom przyczynił się do zakupu nowego samochodu, którego dzisiaj będę poświęcać i włączać w podział bojowy. Serdecznie witam w naszym, waszym i moim, swoim imieniu doktora Dariusza Breźmi, burmistrza Klinicy Zdroju. Szanowni państwo, za chwilę nastąpi uroczyste poświęcenie oraz przekazanie samochodów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnaczce Niżnej. Oddziały baczność! Szanowni państwo, teraz nastąpi uroczyste odczytanie rozkazu przekazania nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu. Proszę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu drucha Dariusza Kieblesza o odczytanie rozkazu naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu o włączeniu samochodu do podziału bojowego. Rozkaz nr 3 przez 2014 naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu z dnia 4 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia do podziału samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN GMA 3W/25. Rozkazuję wprowadzić samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN do podziału bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylicz, włączonego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oddziały spocznij! Szanowni państwo, za chwilę nastąpi poświęcenie samochodów pożarniczych, którego dokona ksiądz dziekan Bogusław Skotarek w asyście proboszcza parafii w Tyliczu księdza prałata Mariana Stacha. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu w imieniu poświęcających pojazd złoży teraz prośbę o dokonanie tych czynności na ręce duchownych. Czcigodny księże kapelanie, w imieniu druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu i Mochnaczce Niżnej proszę o uroczyste poświęcenie naszych samochodów. Oddziały baczność! Wszystkich serdecznie zapraszam do modlitwy poświęcenia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga, Ojca miłosierdzia, który nas pociesza i strzeże w każdym utrapieniu, niech będzie z wami wszystkimi. Posłuchajmy, bracia i siostry, Ewangelii w relacji świętego Jana. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Oto słowo Pańskie. Chwała. Bóg jest naszym Ojcem, dlatego z ufnością wspólnie wołajmy do Niego: wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas. Prośmy Boga, aby zachował ludzkość od zarazy, głodu, ognia i wojny. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby odkrycia i wynalazki uczonych przyczyniały się do umocnienia pokoju wśród narodów. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Boga, aby pozbawieni dachu nad głową, bezrobotni i wypędzeni z ojczystej ziemi doznali pomocy ludzi dobrej woli. Prośmy Boga, aby błogosławił naszym strażakom i wynagrodził ich ofiarną służbę. Prośmy Boga, abyśmy na wzór miłosiernego Samarytanina mieli oczy i serca otwarte na nieszczęścia i potrzeby bliźnich. Wysłuchaj nas, Panie. Modlitwa błogosławieństwa. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, Ty stworzyłeś świat i wszystkie żywioły. Ogień daje nam ciepło i światło. Służy do przygotowania pokarmów, topi i oczyszcza metale. Czasem jednak niszczy ludzki dobytek. Niesie śmierć ludziom i zwierzętom. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław
te wozy strażackie i wszelkie sprzęty służące do gaszenia pożarów, aby skutecznie powstrzymywały niszczące działanie ognia. Otaczaj opieką wszystkich strażaków, którzy będą się posługiwali tym sprzętem, niosąc ratunek bliźnim, i zachowaj ich w zdrowiu. Wybaw nas od głodu, ognia i wojny i spraw, abyśmy zawsze byli gotowi nieść chętną pomoc bliźnim. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Uroczystego przekazania kluczyków i dowodów rejestracyjnych dokonają zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Piotr Konar, burmistrz Krynicy Zdroju dr Dariusz Reśko, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, starszy brygadier Janusz Basiaka oraz prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Sączu, druh Antoni Bienias. Odbioru kluczyków i dowodów rejestracyjnych dla ochotniczych straży dokonają zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Tyliczu, druh Stanisław Kieblerz, wraz z kierowcą, druhem Arkadiuszem Czop, i dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mochnarce Nisznej naczelnik, druh Tomasz Kożuch, wraz z kierowcą Mateuszą Golonka. Obsługa na wódz. Oddziały skoczni. Kolejnym punktem obchodów Gminnego Dnia Strażaka będzie uroczyste wręczenie odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa, będące formą podziękowań za pracę społeczną wykonywaną przez strażaków ochotników.
poseł, czcigodni księża, panowie komendanci, panowie prezesi, drodzy strażacy, druhny i druhowie. Pewnie się państwo dziwią, dlaczego święto strażaka obchodzimy na Klińskim Deptaku. Dotychczas takiej tradycji w Klińsku nie było. Otóż chcę powiedzieć, że właśnie Deptak, jako centralne miejsce naszej gminy, naszego miasta, służy przede wszystkim temu, żebyśmy mogli wyeksponować szczególnie wyjątkowe osoby, które właśnie tutaj dzisiaj gościmy. Zawód strażaka od wielu, wielu lat w Polsce cieszy się największą sympatią, największym szacunkiem. We wszystkich rankingach zawsze na miejscu pierwszym. Najbardziej szlachetny zawód świata według wielu. I właśnie chcemy dzisiaj oddać cześć wszystkim tym, którzy tą szlachetną pracę na co dzień wykonują, jak również strażakom ochotnikom. Czasami o nich zapominamy. Chcę przypomnieć, że w Krynicy, na terenie sołeckich terenów, funkcjonuje 8 jednostek ochotniczych straży pożarnych od wielu, wielu już lat, którzy na co dzień ratują ludzkie życie, ludzkie mienie i uczestniczą w wielu innych jeszcze wydarzeniach, o których za chwilę kilka słów powiem. Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość ma charakter oczywiście podwójny. Po pierwsze, przypomnienie, czym jest straż pożarna, jakie ma obowiązki. Po drugie, przekazanie symboliczne tego sprzętu, który służy oczywiście straży pożarnej, aby ratować ludzkie życie i mienie. Chcę przede wszystkim przy tych podziękowaniach, które pojawiły się dzisiaj, wymienić jeszcze kilka osób, które przyczyniły się do zakupu tych właśnie tego wyjątkowego wozu bojowego. Nie ma wśród nas pana dyrektora Kazimierza Sadego, dyrektor Małopolskiego Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również nie ma komendanta, prezesa, pana posła Siarki. Te osoby bardzo życzliwie podeszły do tej naszej inicjatywy i serdecznie chciałem im podziękować właśnie za dofinansowanie. Chcę również serdecznie podziękować panu komendantowi Piotrowi Konarowi, który jest kliniczaninem i który nigdy o Klinicy nie zapomina, ale generalnie wspiera wszystkie sensowne inicjatywy. Bardzo serdecznie dziękuję panie komendancie i na pana ręce również chciałbym podziękować serdecznie, żeby przekazał pan, jeśli mogę o to prosić, podziękowania komendantowi głównemu, panu komendantowi Leśniakiewiczowi i panu generałowi Kowalskiemu, ponieważ również ich życzliwość przyczyniła się do tego, że mogliśmy ten zakup sfinansować. Szanowni Państwo, chcę wszystkim strażakom złożyć dzisiaj najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową współpracę, za to, że jesteście zawsze z nami, ze społeczeństwem Klinicy, nie tylko. Kilka dni temu, dokładnie 9 dni temu, mieliśmy tutaj sytuację przeciwpowodziową. Gdyby nie wasz udział, gdyby nie wasza pomoc bezinteresowna, co warto podkreślić, prawdopodobnie duża część miasta czy gminy byłaby zalana i wiele miejsc zostałoby na pewno zniszczone. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Dziękuję też za różne inicjatywy. Nie tylko jesteście gotowi przy pożarach, powodziach czy innych kataklizmach, ale jesteście również zawsze gotowi przy organizowanych przez nas imprezach kultury czy sportu, przy akcjach krwiodawstwa i wielu innych. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. No i życzę, żeby z każdego wyjazdu na akcję, żebyście zawsze wszyscy wracali w zdrowiu. Niech święty Florian czuwa nad wami. Dziękuję bardzo. Szanowni zaproszeni goście, drodzy strażacy, w imieniu wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w imieniu swoim własnym, komendanta Wasiego, jego zastępcy, kadry kierowniczej, tak komendy miejskiej, jak i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Krynicy, chciałem serdecznie wam gratulować i podziękować, szczególnie pogratulować dnia dzisiejszego. Pogratulować, że możecie na tą chwilę dysponować jednym z najlepszych wozów ratowniczych, dysponować sprzętem, który pomoże nie tylko mieszkańcom tej miejscowości gminy, ale wszystkim tym, którzy codziennie, na co dzień przyjeżdżają do Krynicy i wypoczywają. Jak pan burmistrz wspomniał, wasza gotowość operacyjna wzrasta z dnia na dzień. Uczestniczycie w różnego rodzaju szkoleniach. I tak z perspektywy lat, jako mieszkańca tutaj tej gminy i Krynicy, patrzę i z podziwem podziwiam was wszystkich tutaj za waszą gotowość, za to, że szkolicie się i przygotowujecie się do wszystkich działań ratowniczych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję też za pełne zaangażowanie wszystkich tych, którzy przyczynili się, tak jak pan burmistrz wspomniał, do pozyskania tego sprzętu i samochodu. Ale pan burmistrz nie wspomniał tu o jednej osobie, w sumie nie wspomniał o sobie. Dzięki jego determinacji, uporowi, dzięki temu, że pukał do wszystkich drzwi, tak szczebla państwowego, jak i samorządowego, udało się pozyskać środki finansowe na to, żeby nowy samochód został
przekazany do OSP Stylicz, a ten, który u niej służby służył, przekazany był do innej jednostki. Myślę, panie burmistrzu, że dzięki inicjatywom, które wspólnie będziemy tutaj na rzecz gminy i powiatu nowosądeckiego, dzięki tym inicjatywom, które będziemy dalej podejmować, postaramy się, aby coraz bardziej przygotować jednostki ochrony przeciwpożarowej, szczególnie jednostki ochotniczych straży pożarnej do działań ratowniczych. Wszystkim tym, którzy do dnia dzisiejszego przyczynili się na rzecz kierowania ochrony przeciwpożarowej w tej gminie i w mieście, w imieniu kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Na koniec dzisiejszej uroczystości Gminnych Obchodów Dnia Strażaka chciałbym prosić o zabranie głosu prezesa Zarządu Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krynicy Zdroju drucha Stanisława Radzika o oficjalne zamknięcie tychże obchodów. Pani poseł, panie komendancie, panie prezesie, zaproszeni goście, dziękuję bardzo za wasze przybycie, a wszystkie osoby zaproszone, mundurowe, po koncercie zapraszam do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynce, dalszy ciąg uroczystości. Dziękuję bardzo. Będzie sprostowanie. Mochnaczce Wyżnej, przepraszam, to te słońce tak robi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękując wszystkim jeszcze raz za obecność, proszę dowódcę uroczystości o wydanie stosownych komend celem przeformowania i odprowadzenia pododdziałów. Pododdziały Baczność, dowódca pododdziałów, poczty sztandarowe, kompanię honorową, kompanię towarzyszące, z placu uroczystości odprowadzić pododdziały Spocznik.